Nie zastąpi Ciebie nikt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, opatruję dzisiejszą refleksję tytułem piosenki, która funkcjonuje już w przestrzeni medialnej, muzycznej i niewątpliwie będzie nam towarzyszyła w tych tygodniach, miesiącach, zapewne przez cały rok. To słowa utworu skomponowanego przez niedawno zmarłego Romualda Lipko. Ośmielę się powiedzieć bardzo szczerze i osobiście, genialnego moim zdaniem kompozytora genialnej budki suflera, jednego z jej współtwórców. Ta kompozycja stała się bodaj jego ostatnim utworem, przez to niejako testamentalnym, i ten charakter testamentalny dodaje wagi i powagi całemu utworowi, także przepięknym słowom autorstwa Marka Dutkiewicza. Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród chmur. Słyszy, jak planeta Ziemia modli się o cud. Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon. Wszystkie róże świata Twoje są, bo nie zastąpi Ciebie nikt. Do światła otworzyłeś drzwi. Trafił duch do naszych serc. Stał się cud. Zniknął lęk. Drodzy Państwo, część z nas pamięta i ten obraz białego pielgrzyma, i te uczucia, które towarzyszyły nam, i ten stan umysłu, i stan ducha, część z nas wciąż pamięta tę postać białego pielgrzyma, idącego poprzez ćwierć wieku, poprzez świat, postać wspartą niezmiennie i nieodłącznie na Chrystusie. Pamiętamy jego gesty, choćby ten gest całowanej ziemi. Gest pielgrzyma, nie teatralny, nie medialny, ale płynący gdzieś z głębi serca, bo tak trzeba uszanować ziemię. Trudno było posądzić młodziutkiego księdza Karola, gdy przybywał do swojej pierwszej parafii jako wikary do Niegowici, gdy przecież nie w blasku fleszów, nie w świetle medialnych kamer, ale w ciszy pól klęknął na ziemi, by ją ucałować. Szczerze, z głębi serca, bo tak trzeba, bo tego coś w nim się domagało. Autentyzm, autentyzm gestów, słów, tak bardzo mocno przekonujący. Autentyzm, który był przecież bardzo prostym, czytelnym wyrazem świętości Karola Wojtyły. Proszę Państwa, wiem, że mówię o rzeczach znanych, ale wiem też, że mówię o rzeczach traconych w nas, w naszej pamięci. Przypominanie postaci Karola Wojtyły, jego życia, to powrót do tego, co w nas najlepsze. To powrót do ojczyzny solidarnego narodu, to powrót do poczucia dumy, że jesteśmy Polakami, że naszą tożsamością jest tożsamość katolicka, że stąd płynie nasza siła, nasza przyszłość. I powiem bardzo wyraźnie, każda próba deprecjonowania papieża z rodu Słowian, papieża Polaka, to działanie na naszą własną szkodę. I dlatego raz jeszcze zwracam się z prośbą do każdego z nas, także do siebie samego. Przyjmijmy ten znak czasu, tę rocznicę urodzin jako naszą osobistą, narodową i religijną szansę. Powiedzmy sobie tak, może trochę patetycznie, ale czy nie prawdziwie i szczerze, że dzień bez Jana Pawła II będzie w tych najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach po prostu dniem zmarnowanym? Bo nie zastąpi Ciebie nikt. Bez Ciebie trudniej żyć, marzyć, kochać, śnić. Życia gubi się sens na złe i dobre dni. Nie zastąpi Ciebie nikt.